Pan Jacek Paprota, dyrektor generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz koordynator projektu Mikroinnowacje Makrokorzyści, to gość dzisiejszego akademickiego kwadransa przedsiębiorczości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jacku, zanim przejdziemy do głównego tematu naszego spotkania, czyli do projektu, który zmierza ku końcowi, którego był pan koordynatorem, chciałabym, żeby Pan powiedział kilka słów najpierw o Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Co to jest za organizacja, czym się zajmuje, jaki rodzaj pomocy możemy uzyskać w fundacji? A mam nadzieję, że Lubelska Fundacja Rozwoju jest w dosyć w szerokim już zakresie znaną instytucją, chociażby z, z tego względu, że działamy już ponad 27 lat. Kojarzymy się chyba najbardziej ze wspieraniem przedsiębiorczości. Wiele lat byliśmy instytucją odpowiedzialną za dystrybucję funduszy unijnych na, na terenie województwa lubelskiego chociażby. Obecnie w bardzo szerokim zakresie w, 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 mamy w ofercie wsparcie finansowe Finansowe w postaci bardzo atrakcyjnych pożyczek na rozwój przedsiębiorstw. Ale oprócz przedsiębiorczości fundacja od też samego początku też podejmuje się kwestii takich projektów, przedsięwzięć rozwojowych w obszarze właśnie rynku pracy, edukacji. Jesteśmy instytucją szkoleniową, prawda? prowadzimy działalność Agencji Zatrudnienia. A ostatnie lata, które tak poprzedziły właśnie realizację tego projektu, o którym będziemy mówić, to też taka, to taka nasza właśnie ukierunkowanie na działaniach partnerskich, tworzenie partnerstw, instytucji rynku Rynku pracy, edukacji, instytucji, które zajmują się problematyką młodzieży, właśnie w, w, w Jednym z projektów już zakończonych to właśnie wy, wypracowywaliśmy w takim szerokim gronie instytucji, organizacji z całego województwa rekomendacje, jak skutecznie pomagać osobom młodym na rynku pracy. Mhm. To były takie przedsięwzięcia, które właśnie dały, dały podstawy do, 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 tego, do podjęcia się tego, tego przedsięwzięcia, mikroinnowacje, makro korzyści. No właśnie, bo jest to projekt, który, tak jak powiedziałam na wstępie, zmierza ku końcowi, bo do końca czerwca, tak, ma być zamknięta realizacja tego projektu, ale on jest szczególnie interesujący z tego względu, że dotyczy przede wszystkim znaczy takim głównym tematem, wokół którego wszystkie te projekty, o których mam nadzieję za chwilę nam pan tutaj powie, te innowacje, które zostały wypracowane, dotyczyły znalezienia narzędzi, czy też rozwiązań, w jaki sposób pomagać młodym osobom, które wchodzą dopiero na rynek pracy. Tak? Takie jakby było główne założenie tego, tego projektu. Proszę nam powiedzieć o tych wypracowanych modelach pomocy. Dokładnie, dokładnie taki, taki, taki cel projektu, ale jeszcze może podkreślę to, że otrzymaliśmy jakby środki na realizację tego trzyletniego przedsięwzięcia od połowy roku 2016. To przedsięwzięcie realizujemy, tak formalnie to w konsorcjum dwóch instytucji. Lubelska Fundacja Rozwoju i Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Dostaliśmy ten grant. Jest to to takie też i przedsięwzięcie pilotażowe, bo w województwie lubelskim jesteśmy jedyną instytucją realizującą takie, takie, takie przedsięwzięcie. W skali kraju, oprócz nas tylko cztery podobne projekty w tym czasie były czy są realizowane. Czy znaczy podobne znaczy, że rozumiem, że są skierowane do młodych osób? Tak, właśnie dosyć podobne ukierunkowane na poszukiwanie właśnie do tego, co Pani powiedziała, tych innowacyjnych, nowatorskich rozwiązań, które, które mogą pomóc osobom młodym wchodzącym na rynek pracy. Mhm. jeszcze to powinny być rozwiązania o charakterze takich innowacji społecznych, tak? Mhm. Czy, czy takich... No właśnie innowacje społeczne i wypracowanie nowego narzędzia, nowego tak. modelu, czyli czegoś, czego do tej pory, jakby w przestrzeni takiej tej publicznej, w przestrzeni to rynku pracy nie funkcjonowało. Czegoś, co, mu, co się charakter, musi charakteryzować się właśnie nowatorstwem, musi się charakteryzować powinno się charakteryzować jakąś wyższą efektywnością, skutecznością w stosunku do, do rozwiązań, które, które gdzieś znamy, które, które są stosowane. Także taka poprzeczka była postawiona wysoko. Szukając takich rozwiązań no to, no to szukaliśmy ludzi, bo zawsze za, za pomysłem stoi, stoi człowiek. Także gdzieś długi etap rekrutacji, docierania do, do osób, do środowisk, do pasjonatów, do takich osób, jak mówię, potocznie pozytywnych, Niezakręconych, którzy pracują z młodzieżą, którzy mają, mają pomysły, czasami te ramy, w których funkcjonują, no, nie, dawały im, nie dawały im możliwości e, dziś, prawda, wykreowania czegoś nowego, a nasz projekt właśnie takie, takie, możliwości, e, takie możliwości dawał. Takich pomysłów oceniliśmy i, i, i przyjęliśmy ponad 100, e, z czego my przy, przekazaliśmy 30 grantów na na taki proces dopracowania tych pomysłów, stworzenia jakiejś wersji prototypowej programu, aplikacji, strony internetowej, a następnie to co najważniejsze, takie przetestowanie, taki pierwszy pilotaż, skonfrontowanie tego już wypracowanego rozwiązania z, z, z właśnie z młodzieżą, z tą grupą, grupą docelową, pokazanie tego rozwiązania też tym, którzy mieliby w przyszłości z tego korzystać, i te testy do tych testów dotarły 24 pomysły, a z 24 te, 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 te rozwiązania zostały już tak finalnie przez nas zewaluowane, ocenione. Nie tylko my sami, zaangażowaliśmy do tego taki bardzo kompetentny w naszej ocenie podmiot Fundacja Pracownia Innowacji Społecznych Stocznia z, z Warszawy. W mojej ocenie najbardziej doświadczony podmiot w zakresie właśnie pracy z innowacjami społecznymi i z tych 24 pomysłów wyselekcjonowaliśmy 16, które sprawdziły się w testach, zyskały pozytywne opinie właśnie młodzieży, nauczycieli, tych, którzy zetknęli się z tym, z tym rozwiązaniem. I obecnie nasze, nasze działania są ukierunkowane na to, żeby teraz te 16 rozwiązań yy, Upowszechnić, wypromować, spowodować, żeby zainteresowały się nimi, nimi właśnie szkoły, uczelnie, biura karier, pracodawcy, organizacje pracujące z młodzieżą, w zależności od specyfiki dan, 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 danego mhm. rozwiązania, i nieodpłatnie wykorzystywały, bo po to był ten projekt, żeby mhm. stworzyć rozwiązania, które dalej będą żyły. Dobrze, tylko tak, bo my teraz w tej rozmowie posługujemy się takim pojęciem młodzież, ale to jest takie pojęcie bardzo ogólne. Więc czy mógłby Pan sprecyzować, do jakiej kategorii absolwentów? Czy to są absolwenci szkół średnich, czy to też chodzi o absolwentów uniwersytetów? Te narzędzia zostały skonstruowane dla jakiej grupy odbiorców? Tak już konkretniej. Do, do osób, które wchodzą, bądź mogą potencjalnie już wchodzić na rynek pracy. Czyli właśnie i zarówno, zarówno dla osób kończących edukację na poziomie obecnych szkół branżowych, czy właśnie pierwszego, czy drugiego stopnia, czy wcześniej zawodowych i techników, czy szkół średnich, jak również osób, które kończą, kończą studia. Mhm. Czy, dlaczego się pytam, czy jakby dokonywaliście takiego rozróżnienia? No bo ym, wydaje mi się, że jakby te narzędzia powinny być na tyle zróżnicowane, że docierać do tej specyfiki tej kategorii y, młodzieży, tak? Bo na pewno inne, inne narzędzia, czy to jakby nie, nie, nie różnicowaliście tego? Bo ym, według mojej oceny jakby inne narzędzia są bardziej skuteczne dla osób, które kończą właśnie taką szkołę branżową, a trochę inne narzędzia, które mogą być y, bardziej użyteczne dla y, absolwentów y, uniwersytetu, czy czy I jako... Dokładnie tak jest. Nasz, nasz projekt jedynie dawał, dawał, dawał możliwość tego, aby, aby z, w ramach y, grantu y, dopracować rozwiązanie dla tych wszystkich grup, które potencjalnie mogą już rozpoczynać prawda, karierę zawodową y, i celem ułatwienia tego, i tego startu zawodowego. Ale oczywiście każde z tych rozwiązań i każde z tych, tych, tych 16 w tym momencie naszych. Y, Naszych tych narzędzi, którym się chcemy chwalić, adresowane jest do innej grupy. I z tej szesnastki, tak, w naszej, w naszej ocenie, na przykład pięć rozwiązań jest tak dedykowanych dla studentów bądź właśnie środowiska akademickiego. Bodajże trzy to szkoły zawodowe, grupa chyba największa, to jest właśnie taką to są rozwiązania dla szkół średnich i mamy jedno Jedną, takim, jednego rodzynka. To jest takie rozwiązanie, model do wdrożenia w dużych firmach, w przedsiębiorstwach, u pracodawców. No, no właśnie, bo jeszcze chciałam się zapytać, bo mówił pan, że te yy, projekty które przeszły i uzyskały tą największą, najwyższą ocenę, były testowane, czyli były weryfikowane, jakby oceniane były przez użytkowników, potencjalnych użytkowników. A czy, tak, czy przeszły na przykład testy przez pracodawców, czy osoby, które bezpośrednio są zainteresowane przyjmowaniem nowych pracowników, miały możliwość weryfikacji takich testów, czy jeszcze nie? W części rozwiązań taki, taki, taka, taka sytuacja miała miejsce. Także tam, tam, gdzie, tam gdzie właśnie rozwiązanie wymagało tego, aby, aby też jakby swoją opinię wyraził ten przyszły zatrudniający, to taki element w testach jak najbardziej uwzględnialiśmy. I tak podkreślę, że właśnie te 16 projektów, 16 innowacji, które obecnie upowszechniamy, no to właśnie w tych testach sprawdzi się. Czyli, jakby każda ze stron rynku pracy miała możliwość. Znaczy, taki, taki test mógł być dokonany na tych narzędziach, tak? Każda... No, każdy, każdy, każdy test, ten pilotaż był indywidualnie zaprojektowany, prawda? Mm. Więc, więc różne grupy w nim uczestniczyły. Różna też była ich liczebność i różny jakby charakter tych, o, o, tych, tych, tych stron, które uczestniczyły w tych testach, no, Ale to myślę, że coś, coś więcej będę mógł powiedzieć, charakteryzując. Mm -hmm. No właśnie, bo myślę pan najlepiej, wspomniał o najlepiej tym, może że... o tych pięciu takich no właśnie, dedykowanych że... dla środowiska akademickiego z racji tego, właśnie w jakim te... miejscu jesteśmy. Właśnie o te narzędzia chciałam zapytać, bo pan właśnie wspomniał, że pięć z tych szesnastu innowacji, pięć jest takich, które mogą być wykorzystane, czy mogą być użyteczne dla studentów i pracowników akademickich. Proszę nam powiedzieć tak najpierw ogólnie, czego dotyczą te innowacje jakby. Z jakiego zakresu one są? Myślę, że i w tych pozostałych to mo mo można poszukać jakichś inspiracji, i częściowo one mogą być wykorzystane przez nauczycieli akademickich, na przykład, czy, czy, czy biura karier. E, dlatego też, no, tak wyprzedzając, też powiem, że przed nami takie wydarzenie, które ma prezentować wszystkie z tych innowacji, na które e, e, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. E, tam I tam będzie kiedy to się odbędzie? 13, 13 czerwca w, w Dzień Innowacji Społecznych taka szersza formuła trzyczęściowa e, część konferencyjna, targi innowacji właśnie każde z tych, każda z naszych innowacji będzie miała swoje stoisko możliwość spotkania z innowatorem mhm. poznania szczegółów i w przypadku takich innowacji co do których e, najlepiej je poznać tak w, bardzo w praktyce takie te innowacji wykorzystujących techniki mhm. takie artystyczne Formy teatralne, to przewidzieliśmy taką część warsztatową też. Aha. Także na to, na to wydarzenie zapraszamy, tam będzie można poznać mhm. i prawda, gdzieś też się zainspirować. Może niekoniecznie nauczyciele, akademicy mogą się zainspirować też innymi tymi rozwiązaniami, ale faktycznie, dla, tak wprost wydaje się, najbardziej odpowiednie, najwprost dedykowane dla, dla, dla mhm. studentów, No to, 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 to w naszej ocenie jest tych, tych pięć rozwiązań. Pierwsze z nich to wirtualny przewodnik Lernante. W zasadzie Innowacja w całości to jest platforma internetowa www.lernante.pl. Autorki, innowatorki to, 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 to panie, związane właśnie z UMCS-em też. Pani, pani Jasińska i pani Grad Grudzińska. Wirtualny przewodnik Lernante to, to platforma skupiająca w jednym miejscu i w taki sposób bardzo usystematyzowany, pro profesjonalny. Zawierająca e, wszystkie metody uczenia się e, indywidualnie, a też będąca takim podręcznikiem dla osób, które uczą innych, a więc dla nauczycieli, jak można efektywnie, skutecznie uczyć innych, wykorzystując chociażby właśnie już wypracowane e, narzędzia, jakieś rozwiązania dostępne w internecie, naj, najnowocześniejsze techniki, metody. Mhm. Także bardzo e... ciekawe narzędzie, już w praktyce praktycznie funkcjonujące w, 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 od, od roku, bo testy w tym przypadku zakończyły się prawie, że rok temu i, i już, mogę, już mogę powiedzieć, że zarówno testy z ubiegłego roku, jak i ten już e, te 12 prawie, że miesięcy funkcjonowania tej platformy po, 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 pozwalają mi stwierdzić, że to rozwiązanie zbiera bardzo dobre re recenzje. Mhm. Każdy, kto się z tym zetknie, potwierdza, że, to, że, że warto, warto tam sięgnąć, warto z tego skorzystać. Dobrze, oprócz tej strony internetowej, jakie są jeszcze projekty, w których był UMCS zaangażowany? Bo nam się tutaj powoli czas kończy i, i myślę, że więcej informacji będzie można uzyskać 13 czerwca na, na konferencji, każda osoba zainteresowana. Ale chciałabym, bo Pan powiedział, że UMCS też aktywnie działał w tych innowacjach, w zgłaszaniu innowacji. Bardzo aktywnie. Chociaż to, 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 to nie było tak, że, że no, się ograniczyliśmy do Lublina, prawda, z, z, promowaliśmy projekt na terenie całego województwa, ale faktycznie, tak jakby podsumowując, to chyba właśnie z, 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 z tego uniwersytetu najwięcej y, pom, pomysłów. Do tej takiej finałowej szesnastki to, to też dotarł projekt Szkoła Społecznej Uważności, za którym stoi formalnie już UMCS, prawda, umowa z rektorem. A, a konkretniej Wydział Politologii, ale z kolei z samego Wydziału pani dr Elżbieta Pawlak-Hejno, autorka, innowatorka, osoba, która, która, która temat od pomysłu do, 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 do finalnego rozwiązania poprowadziła. Szkoła Społecznej Uważności to taki pr program warsztatów tworzenia reportażu. Wydaje się, co ma reportaż wspólnego z rynkiem pracy, ale może mieć dużo, prawda? Pójdziemy na konferencję i zobaczymy, tak. co ma wspólnego. I jeszcze o jednym projekcie pan wspominał. E... Z, może to z tej, W tej finałowej szesnastce, to jeśli chodzi o, UMC, o UMCS-owskie pomysły, to, to tyle. Bo, bo, bo mhm. e, były i były inne, ale, ale właśnie nie, nie znalazły się z różnych względów mhm. e, w, tym, w tym właśnie naszym, e, na tym etapie. Ale chociażby e, powiem z tych tak bardzo, bardzo już krótko, z, tylko tak z, z, tytułami, zasygnalizuję, już, no, to tak. Dla środowiska akademickiego, to platforma internetowa dla studentów obcokrajowców. StudentWorkweb.eu. Bardzo nowatorskie przedsięwzięcie w formie filmików. Praktyczne porady dla studentów, którzy by chcieli zostać i pracować w Polsce, i dla pracodawców, chcących zatrudniać, zatrudniać absolwentów obcokrajowców. I dwie innowacje, takie programy, metody, do wykorzystania chyba najbardziej właśnie w biurach karier czy przez doradców zawodowych, formy wykorzystujące narzędzia takie artystyczne i narzędzia teatralne. Teatr Rynku Pracy i formy artystyczne jako narzędzia wspierające kreatywność podczas rekrutacji. Te dwie innowacje w części warsztatowej 13 czerwca tak. będzie można bardzo dokładnie poznać. Czyli wszystkich, których zainteresowała nasza rozmowa o innowacjach na rynku pracy, serdecznie zapraszamy 13 czerwca na godzinę 10 do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, gdzie wszystkie narzędzia zostaną przedstawione. Tak? Zapraszamy. Myślę, że informacje o, o, o tym wydaniu naszym dniu innowacji wszyscy zainteresowani znajdą w internecie i ze względów organizacyjnych byśmy prosili o zgłoszenie się. Proszę wziąć pod uwagę, że to i część konferencyjna, i warsztatowa, także nie, 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 nie trzeba angażować swojego całego dnia. Oprócz konferencji zachęcamy też do, 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 do odwiedzin naszego fanpage'a na, na, na Facebooku, łatwo nas znaleźć. Teraz wszystkie te innowacje, o, których, o części, o których mówi Promujemy tam, zamieszczamy filmiki na ich, na ich temat. Także tak, zachęcamy. Dobrze, bardzo dziękuję za Dziękuję rozmowę. bardzo.